bestsellerowych książek Brian Greene zabierze Was w podróż, w której znane nam reguły przestają obowiązywać. Dlaczego zdarzenia nie dzieją się w odwrotnej kolejności? Zgodnie z prawami fizyki to powinno być możliwe. Poza kosmosem. Zakrzywienie czasoprzestrzeni. Dawno, dawno temu. To magiczne zdanie rozpoczyna każdą dobrą opowieść. A jaka jest historia czasu? Ludzie mawiają, że czas pędzi, czas to pieniądz, marnujemy czas, zabijamy go, staramy się go oszczędzać. Co tak naprawdę wiemy o samym czasie? Podobnie jak ta rzeka, czas zdaje się płynąć nieprzerwanie od jednej chwili do następnej. Zakładamy, że zmierza tylko w stronę przyszłości. Jednak to może nie być prawdą. Jak rozwikłać zagadkę czegoś tak nieuchwytnego jak czas? Jeden sposób to mierzenie go. Od tysięcy lat mierzymy czas z coraz większą dokładnością za pomocą zegarów o różnych kształtach, rozmiarach i rodzajach. Pierwszym zegarem jest czasomierz, który tyka raz dziennie. Obracająca się Ziemia. Od zawsze wykorzystujemy powtarzalność obrotu Ziemi wokół własnej osi i jej rocznego obrotu wokół Słońca, by odmierzać czas. Wciąż szukamy rzeczy, które się powtarzają. Właśnie regularny cykl zdarzeń tworzy zegar. Czas staje się jedynie pewnym powtarzalnym procesem. Mierząc ruch Ziemi za pomocą zegara słonecznego, podzieliliśmy dzień na godziny. Ziemia obraca się raz na dobę. Zaznaczamy dni, obserwując wschody i zachody Słońca. Aby dowiedzieć się, która jest dokładnie godzina, trzeba udać się do Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii w Colorado. To oficjalny czas w USA. Tutaj czas mierzy się z oszałamiającą dokładnością za pomocą jednej z najmniejszych rzeczy we wszechświecie – atomu rzadkiego metalu – cezu. Atomy mają naturalną częstotliwość, a wszystko, co wibruje, wykazuje powtarzalny ruch – może być zegarem. Częstotliwość wibracji atomu cezu jest oficjalnym strażnikiem czasu dla całego świata. Kiedy atom cezu jest bombardowany energią, wibruje i emituje pulsy światła ponad 9 miliardów razy na sekundę. Liczymy kliknięcia atomu cezu. Jest ich 9 192 631 770 na sekundę. Za każdym razem, gdy doliczymy do tej liczby, znaczy to, że minęła sekunda. To zdumiewające. Mój zegarek spóźnia się lub śpieszy o sekundę co kilka miesięcy. Te zegary gubią lub zyskują sekundę raz na 100 milionów lat. Od setek lat w fizyce powtarza się ten sam proces. Zastępujemy jedną miarę czasu czymś, co według nas jest bardziej dokładne. Niezależnie od tego, jak precyzyjne stały się nasze pomiary, czas pozostaje tajemnicą. Zegary mówią nam, która jest godzina, ale nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czym jest czas. Co właściwie mierzymy? Gdy ludzie zaczęli podróżować pociągami, czas stanowił duży problem. Każde miasto ustalało wówczas własny czas. Godzina 12 w południe oznaczała w przybliżeniu chwilę, gdy słońce znajdowało się prosto nad głowami mieszkańców. Jeszcze bardziej komplikuje sprawę fakt, że pociągi jechały według czasu miasta, w którym rozpoczynała się podróż.
Gdybym jechał z Paryża do Genewy, wciąż byłbym w czasie paryskim, gdyż stamtąd wyjechałem. Gdybym jednak jechał w drugą stronę, byłbym w czasie genewskim. W miarę jak powstawało coraz więcej linii, trzeba było uzgadniać coraz więcej czasów dla miejscowości położonych po drodze. Prowadziło to do koszmarnego zamieszania. Potrzeba skoordynowania zegarów stała się palącą kwestią, zwłaszcza gdy miasta łączył jeden tor. Od tego zaczyna się nowoczesna historia czasu. Właśnie wtedy, gdy potrzeba zsynchronizowania zegarów stała się nagląca, młody fizyk Albert Einstein objął posadę w urzędzie patentowym w Bernie w Szwajcarii. Ta praca dawała mu dostęp do wszelkich wynalazków związanych z czasem. Ich autorzy proponowali różne ekscytujące sposoby na zsynchronizowanie zegarów, na przykład dzięki wymianie sygnałów telegraficznych i fal radiowych. Czas i sposoby jego mierzenia zafascynowały Einsteina. Naukowiec dzięki swojemu radykalnemu podejściu do natury czasu miał wkrótce wstrząsnąć światem. Urządzenia mechaniczne stały się dla niego nieoczekiwaną inspiracją. Genialny fizyk zrozumiał, że próby zsynchronizowania zegarów były czymś więcej niż tylko kreatywnymi wynalazkami. Ukazywały głęboką rysę w naszym rozumieniu pojęcia czasu. Większość ludzi postrzega czas w prosty i oczywisty sposób. Czas płynie tak samo dla każdego, wszędzie. To zdroworozsądkowy obraz utrwalony przez ojca nowoczesnej nauki, Isaaca Newtona. Czas po prostu płynie i nie możemy na to nic poradzić. Choć newtonowski obraz czasu może zdawać się rozsądny, Einstein zrozumiał, że jest nieprawdziwy. Odkrył, że czas może biec w różnym tempie. Brzmi to być może dziwnie. Oznacza tyle, że czas dla dwóch różnych osób nie płynie tak samo. Odkrycie Einsteina rozbiło newtonowską koncepcję rzeczywistości. Einstein twierdzi, że czas nie jest taki sam dla całego wszechświata. Jest doświadczany indywidualnie. Dał nam dużo bogatszy obraz świata, w którym każdy ma swój własny, prywatny czas biegnący w jego osobistym tempie. Nie istnieje czas w sensie uniwersalnego zegara. Są różne czasy. Einstein doszedł do tego szokującego odkrycia, odsłaniając ukryte połączenie czasu i przestrzeni. Wymyślił, że istnieje potężne ogniwo łączące ruch w przestrzeni i upływ czasu. Mówiąc ogólnie, im więcej mamy jednego, tym mniej mamy drugiego. Aby zobaczyć, jak to działa, wybierzmy się na przejażdżkę. Jadę na północ z prędkością 100 km na godzinę. To oznacza, że cały mój ruch odbywa się w kierunku północnym. Skręćmy teraz w inną drogę i skierujmy się na północny zachód. Wciąż jadę 100 km na godzinę, ale nie posuwam się już tak bardzo na północ jak minutę temu. Dzieje się tak dlatego, że mój ruch na północ został zaburzony czy też połączony z ruchem na zachód. Einstein zrozumiał, że czas i przestrzeń łączą się ze sobą podobnie jak północ i zachód. Dzięki tej zaskakującej myśli, naukowiec obalił zdroworozsądkowe założenie, że czas biegnie tak samo dla każdego. Oto, co mam na myśli. Facet siedzący tam stwierdziłby, że wcale się nie poruszam. Ale to nieprawda. Nie przemieszczam się w przestrzeni, ale poruszam się w czasie. W końcu mój zegarek
cały czas tyka. Einstein twierdzi, że gdy stoję w miejscu, to znaczy nie poruszam się w przestrzeni. Cały mój ruch jest ruchem w czasie. Zobaczcie jednak, co się stanie, gdy ruszę w kierunku tamtego mężczyzny. Trochę to przerysowaliśmy, ale ponieważ jestem teraz w ruchu dla niego, mój zegarek będzie tykał wolniej. Dzieje się tak dlatego, że z jego perspektywy część mojego poprzedniego ruchu w czasie została przekierunkowana na ruch w przestrzeni. Nie chodzi tylko o mój zegarek. Jeśli wzmocnimy ten efekt, mężczyzna będzie postrzegał, że moje ruchy, mój głos zwolniły. W momencie, gdy przestałem się poruszać, upływ czasu na naszych zegarkach jest znów zgodny. To było kluczowe spostrzeżenie Einsteina. Ruch w przestrzeni wpływa na upływ czasu. Trudno uwierzyć, że możemy się ze sobą nie zgadzać w kwestii mierzenia czasu. Dlaczego mój pomiar czasu miałby zależeć od tego, jak się poruszam? To nie ma sensu. Czas biegnie wolniej dla osoby, która się porusza. To niewiarygodne. Nikt przed Einsteinem nawet sobie czegoś takiego nie wyobrażał. Tylko on na to wpadł. Dlaczego więc nie dostrzegamy tego na co dzień? Przy małych prędkościach, z jakimi poruszamy się na Ziemi, wpływ ruchu na czas jest tak niewielki, że go nie odczuwamy. Jednak ten efekt jest rzeczywisty i można go zmierzyć. Wystarczą dwa zegary atomowe i odrzutowiec. Eksperyment przeprowadzono w roku 1971. Naukowcy przelecieli z zegarem atomowym dookoła świata, a następnie porównali jego wskazania z zegarem na Ziemi. Jak przewidział Einstein, zegary pokazywały inny czas. Różniły się zaledwie o kilkaset miliardowych części sekundy, ale był to namacalny dowód na wpływ ruchu na upływ czasu. Teoria Einsteina była wielokrotnie testowana. Nadal trzyma się mocno. Stanowi podstawę naszego rozumienia działania wszechświata. Te efekty, uważane niegdyś za mgliste i maleńkie, przy dzisiejszej technologii stają się bardzo realne. Po odkryciu nieoczekiwanego ogniwa łączącego czas i przestrzeń, Einstein zrozumiał, że nie można dłużej myśleć o nich jak o dwóch odrębnych pojęciach. Zamiast tego połączono je w tak zwaną czasoprzestrzeń. Połączył pojęcie przestrzeni z pojęciem czasu w czterowymiarową strukturę zwaną czasoprzestrzenią. Fuzja czasu i przestrzeni doprowadziła Einsteina do być może najbardziej fascynującego wniosku, że wyraźne rozróżnienie, jakie dostrzegamy między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, może być tylko złudzeniem. W codziennym życiu doświadczamy czasu jako ciągłego strumienia. Możemy też myśleć o nim jako o serii klatek filmu. Każda chwila wynika z poprzedniej i z jeszcze wcześniejszej. Jeśli wyobrazimy sobie wszystkie chwile lub też klatki ustawione w jednym ciągu, każdą chwilę upływającą na Ziemi, każdy moment ruchu Ziemi wokół Słońca i każdą chwilę w całym Wszechświecie, powinniśmy zobaczyć każde zdarzenie, które kiedykolwiek się zdarzyło albo się wydarzy. Naszym oczom powinno się ukazać każde miejsce w przestrzeni i każda chwila w czasie. Od narodzin naszego Wszechświata i wielkiego wybuchu około 14 miliardów lat temu, poprzez powstawanie gwiazd w Drodze Mlecznej, formowanie się Ziemi 4,5 miliarda lat temu, czasy dinozaurów,
aż po zdarzenia mające miejsce dziś na Ziemi, na przykład mnie pracującego w biurze. Rozważania nad czasoprzestrzenią doprowadziły Einsteina do obalenia naszego dotychczasowego obrazu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Aby to zrozumieć, musimy zastanowić się nad, zdawać by się mogło, prostą koncepcją teraźniejszości. W moim teraz dzieje się wiele różnych rzeczy. Zegar wybija godzinę 12. Mój kot skacze z parapetu. Gołąb w Wenecji właśnie zrywa się do lotu. Meteoryt uderza w Księżyc. A w dalekim kosmosie wybucha gwiazda. Te i inne wydarzenia, które według mnie mają miejsce w tym samym momencie, ale w różnych obszarach wszechświata, tworzą to, co intuicyjnie określam jako teraźniejszość. Możemy je sobie wyobrazić leżące na jednym wycinku czasoprzestrzeni. Nazwijmy go wycinkiem teraźniejszości. Rozsądek podpowiada, że ja, ty i wszyscy inni zgodzą się co do tego, co dzieje się lub też co istnieje teraz, chwila po chwili. To znaczy, że zgodzimy się co do tego, co znajduje się na danym wycinku teraźniejszości. Jednak Einstein wykazał, że jeśli weźmiemy pod uwagę ruch, zdroworozsądkowy obraz czasu można wyrzucić do kosza. Aby zrozumieć, o co mi chodzi, wyobraźcie sobie czasoprzestrzeń jako bochenek chleba. Einstein zrozumiał, że czasoprzestrzeń, podobnie jak chleb, można podzielić na kawałki na wiele różnych sposobów. Ponieważ ruch wpływa na upływ czasu, ktoś, kto się porusza, będzie inaczej postrzegał to, co dzieje się teraz. Pokroi bochenek na różne kawałki rzeczywistości. Kromki będą przecięte pod innym kątem. Osoba, która się porusza, pochyli nóż, będzie odkrawała kawałki pod innym kątem. Jej kromki nie będą równoległe do moich kromek czasu. Aby poczuć dziwne efekty tego faktu, wyobraźmy sobie kosmitę żyjącego w galaktyce oddalonej o 10 miliardów lat świetlnych od Ziemi, a tu na Ziemi mężczyznę na stacji benzynowej. Obydwaj nie poruszają się w stosunku do siebie. Ich zegary biją w tym samym tempie, więc dzielą ze sobą te same wycinki rzeczywistości, odkrojone prosto od bochenka. Zobaczmy, co się jednak stanie, gdy kosmita wskoczy na rower i pojedzie w kierunku przeciwnym do Ziemi. Ponieważ ruch spowalnia upływ czasu, ich zegary nie będą już chodziły w tym samym rytmie. A jeśli ich zegary przestaną się zgadzać, ich wycinki rzeczywistości także będą inne. Kawałek kosmity będzie przecinał bochenek inaczej, będzie pochylony w stronę przeszłości. Ponieważ obcy jedzie spacerowym tempem, jego wycinek jest nachylony ku przeszłości zaledwie w maleńkim stopniu. Jednak na dużej odległości minimalne nachylenie prowadzi do olbrzymiej różnicy w czasie. Na swoim pochylonym wycinku teraźniejszości kosmita nie widziałby już naszego przyjaciela ze stacji benzynowej. Nie dostrzegłby go też 40 lat wcześniej, gdy mężczyzna był jeszcze dzieckiem. Choć to niewiarygodne, kawałek teraźniejszości kosmity przesunął się o 200 lat w historii Ziemi i obejmuje teraz wydarzenia, które my uważamy za odległą przeszłość, jak na przykład ukończenie przez Beethovena V symfonii. Nawet przy stosunkowo małej prędkości mogą powstawać olbrzymie różnice w naszym oznaczaniu teraźniejszości, jeśli jesteśmy od siebie znacznie oddaleni w przestrzeni. A jeśli to nie jest jeszcze dość dziwne, to dodam, że kierunek ruchu także ma znaczenie. Zobaczcie, co się stanie, jeśli kosmita zmieni kierunek i będzie jechał w stronę Ziemi. Jego nowy wycinek rzeczywistości jest nachylony w stronę przyszłości.
Zawiera więc wydarzenia, które będą miały miejsce na Ziemi za 200 lat. Być może zobaczy prawnuczkę naszego przyjaciela teleportującą się z Paryża do Nowego Jorku. Wiemy już, że twoje teraz może być tym, co ja uważam za przeszłość albo za przyszłość. I że twoja teraźniejszość jest równie ważna jak moja. Okazuje się, że zarówno przeszłość, jak i przyszłość muszą być rzeczywiste. Każda z nich może być twoją teraźniejszością. To oznacza, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są równie realne. Jeśli wierzyć prawom fizyki, przyszłość i przeszłość są równie rzeczywiste jak teraźniejszość. Przeszłość nie minęła, a przyszłość już istnieje. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość istnieją w tym samym sensie. Podobnie jak postrzegamy przestrzeń jako coś, co po prostu istnieje, powinniśmy myśleć o całym czasie jako o czymś, co jest. Wszystko, co się kiedykolwiek wydarzyło albo wydarzy, już istnieje. Od ostatnich pociągnięć pędzla Leonarda da Vinci, kończącego Monę Lizę, przez podpisanie Deklaracji Niepodległości, twój pierwszy dzień w szkole, po zdarzenia, które z twojej perspektywy dopiero nadejdą, jak pierwsze lądowanie ludzi na Marsie. Za pomocą tych śmiałych teorii Einstein zburzył naszą koncepcję doświadczania czasu. Jak sam kiedyś powiedział, rozróżnienie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest niczym innym jak uparcie podtrzymywaną iluzją. Jednak jeśli każdy moment w czasie już istnieje, to jak wyjaśnimy całkiem rzeczywiste odczucie, że czas, podobnie jak ta rzeka, zdaje się nieprzerwanie pędzić naprzód? A może to tylko złudzenie, a czas w rzeczywistości wcale nie płynie? Potok czasu przypomina bardziej zamarzniętą rzekę, w której każda chwila jest na zawsze uwięziona. Najbardziej jaskrawy przykład tego, jak działa świat, jest związany z upływem czasu. Fizyka zadaje gwałt codziennemu doświadczeniu. Nasze postrzeganie czasu jest zakotwiczone w teraźniejszości. Ogarniamy umysłem tylko ten jeden moment. Prawa fizyki nie faworyzują jednej teraźniejszości kosztem jakiejkolwiek innej. Jedynie nasz subiektywny punkt widzenia sprawia, że mamy wrażenie, że coś się zmienia. Wyobraźmy sobie, że wszystkie momenty czasu już istnieją, podobnie jak cały film jest zapisany na celuloidowej taśmie. Różnica polega na tym, że gdy wyświetlamy film, projektor podświetla lub też wybiera każdą klatkę. Według praw fizyki nie ma dowodów na istnienie czegoś w rodzaju projektora, który wybierałby jedną chwilę za drugą. Nasz mózg może tworzyć takie złudzenie, ale w rzeczywistości to, czego wszyscy doświadczamy jako upływ czasu, może być tylko iluzją. Jeśli jednak czas, podobnie jak ta zamarznięta rzeka, nie płynie i po prostu jest, to czy można podróżować do przyszłości lub przeszłości? Lot 50 lat w przyszłość szykuje się do startu. Choć to zaskakujące, podróże w czasie teoretycznie są możliwe. Pasażerowie lotu do czarnej dziury proszeni są na pokład. Jednym ze sposobów na podróże w czasie jest wykorzystanie dziwnej cechy grawitacji. Ta znajoma siła, która pozwala nam stąpać twardo po ziemi, może mieć potężny wpływ na czas. Do zobaczenia później. Dużo później. W jaki sposób można wykorzystać grawitację do zbudowania wehikułu czasu? Teorie Einsteina pokazują, że grawitacja, podobnie jak ruch, może wpływać na czas. To tak jakby mogła przyciągać go i spowalniać jego upływ.
Im silniejsze przyciąganie grawitacyjne, tym bardziej czas zwalnia. Na Ziemi efekt jest zbyt mały, żeby zwrócić na niego uwagę, ale istnieje. Ktoś mieszkający na ostatnim piętrze drapacza chmur w porównaniu z osobą mieszkającą na parterze doświadcza minimalnie wolniejszego upływu czasu, ponieważ grawitacja jest odrobinę silniejsza bliżej powierzchni Ziemi. Gdybyśmy mogli udać się do czarnej dziury, efekt wpływu grawitacji na czas byłby ogromny. Powstające w wyniku zapadania się dużych gwiazd czarne dziury mają olbrzymie przyciąganie grawitacyjne, miliony, a nawet miliardy razy silniejsze od ziemskiej grawitacji. Gdyby ktoś obserwował, jak podróżujesz w pobliżu tego obiektu, zobaczyłby, że twój czas dramatycznie zwalnia. Dla twojego przyjaciela znajdującego się gdzieś daleko wyglądałoby na to, że poruszasz się powoli, mówisz powoli, wolno się starzejesz. Dla niego minęłyby lata, podczas gdy dla ciebie byłyby to tylko minuty. W zależności od rozmiarów czarnej dziury i tego, jak bardzo się do niej zbliżę, jeśli spędzę godzinę lub dwie na orbicie, na Ziemi może minąć 50 lat. W ten sposób przeniósłbym się do przyszłości Ziemi. Witam pana. Długo się nie widzieliśmy. Podróże w czasie panu służą. To jest jak źródło młodości. Po powrocie znajdę się w przyszłości. Wszyscy inni postarzeją się o 50 lat. Mnie przybędzie zaledwie kilka godzin. Przenoszenie się w przyszłość to jedno. A co z podróżowaniem w przeszłość? To także teoretycznie jest możliwe za pomocą przewidzianych przez teorię Einsteina tuneli czasoprzestrzennych. Jeśli te tunele istnieją, są czymś w rodzaju drogi na skróty. Prowadzą nie tylko z jednego miejsca do drugiego, ale także od jednej chwili do innej. Tunel czasoprzestrzenny mógłby łączyć jedną część czasoprzestrzeni z inną, jak rodzaj metra poruszającego się w czasie. Powiedzmy, że chciałbym się cofnąć w czasie i spotkać siebie samego na początku tego programu. Gdyby tunel czasoprzestrzenny łączył te dwa miejsca, wystarczyłoby, żebym do niego wszedł. Miło cię znowu widzieć. Dobrze jest wrócić. To byłoby dość dziwne. Prawdziwy problem z podróżami do przeszłości polegałby na tym, że rzeczy zaczęłyby nam się szybko mieszać. Wyobraźmy sobie, że zmieniłbym coś w swojej przeszłości. Na przykład nie dopuściłbym do spotkania moich rodziców. Czy to by oznaczało, że nigdy się nie urodzę? Nie można zmienić rzeczy, które znamy jako fakty z przeszłości, ponieważ one już się wydarzyły. Jeśli zabijesz mężczyznę, który według ciebie był twoim dziadkiem, to oznacza, że tylko uważałeś go za swojego dziadka. Wszystko musi się zgadzać, choć wydaje się to być bardzo pokręcone. Skoro można podróżować w przeszłość, to dlaczego nie spotykamy wciąż tłumów turystów z przyszłości? Dlaczego nie widzieliśmy nieustraszonych podróżników w czasie, wpadających na chwilę do naszego świata? A przynajmniej większość z nas nie uważa, że widzieliśmy. Zapewne można więc założyć, że podróżowanie do przeszłości po prostu nie jest możliwe, przynajmniej jeszcze nie teraz. Wydaje się, że podróżowanie do przeszłości jest poza naszym zasięgiem. A co z faktem dobrze znanym z naszego codziennego życia, że czas zdaje się poruszać w jednym kierunku, w stronę przyszłości? Nazywamy to strzałką czasu. To prawdopodobnie najbardziej oczywisty fakt dotyczący wszechświata, w którym żyjemy, a który nie do końca rozumiemy. Tajemnicą jest, dlaczego żyjemy we wszechświecie, w którym czas ma kierunek.
Z przestrzenią jest inaczej. Mogę pojechać z Nowego Jorku do Chicago, a następnie zmienić zdanie i pojechać z Chicago do Nowego Jorku. Jednokierunkowość czasu jest aspektem, którego nie rozumiemy. Dlaczego czas się nie cofa? Co to w ogóle znaczy, że czas płynie naprzód z przeszłości do przyszłości? Skąd pochodzi strzałka czasu? Dlaczego widzimy wydarzenia rozgrywające się tylko w jednym kierunku? Dlaczego nigdy nie dzieją się w odwrotnej kolejności? To musi być kwestia praw fizyki. Na pewno to one na to nie pozwalają. Tak nie jest. Prawa fizyki to równania matematyczne, za pomocą których opisujemy wszystko. Od zachowania atomów po ruch galaktyk. Zostały sformułowane i potwierdzone przez stulecia obserwacji i eksperymentów. Co zaskakujące, prawa fizyki nie mówią, że zdarzenia muszą zachodzić w znanej nam kolejności. Według nich równie dobrze mogłoby być odwrotnie. W większości równań, z pomocą których opisujemy to, co widzimy wokół nas, nie ma strzałki czasu. Te równania działają równie dobrze, jeśli poruszamy się w czasie naprzód, jak i do tyłu. Fizyka zasadniczo wydaje się być odwracalna, co stoi w sprzeczności z naszym życiem, gdzie wydarzenia wyglądają na nieodwracalne. Choć to przeczy wszystkiemu, co znamy z codziennego doświadczenia, prawa fizyki mówią, że tak dziwne rzeczy są możliwe. Jak? Odpowiedź nie jest tak naciągana, jak może się wam zdawać. Oto dlaczego. Wszyscy wiemy, co się stanie, jeśli upuszczę ten kieliszek. Pomysł, iż ten bałagan mógłby z powrotem zmienić się w kieliszek wypełniony winem, wydaje się być absurdalny. Jednak zgodnie z prawami fizyki, to jest możliwe. Wystarczy tylko odwrócić wektory prędkości wszystkiego. Każdego kawałka szkła, każdej kropli, cząsteczki, atomu płynu, szkła, stołu i powietrza. Voilà. Skoro więc prawom fizyki jest obojętne, czy kieliszki się tłuką, czy sklejają na nowo, dlaczego nigdy nie widzimy tego drugiego zjawiska? Jak możemy pogodzić prawa fizyki z codziennym doświadczeniem? W naszym rozumowaniu jest jakaś luka, ale jaka? Co odpowiada za strzałkę czasu? Podobnie jak wiele dobrych zagadek, ta w poszukiwaniu wskazówek prowadzi nas na cmentarz. W Wiedniu, w pobliżu miejsc ostatniego spoczynku Beethovena, Brahmsa, Schuberta i Straussa, znajduje się nagrobek XIX-wiecznego austriackiego fizyka Ludwiga Boltzmanna. Wyryto na nim eleganckie równanie. S równa się K logarytm W. To matematyczna formuła opisująca koncepcję entropii. Entropia jest miarą czegoś, co wszyscy doskonale znamy. Nieporządku, czy też przypadkowości. To ważna koncepcja, ponieważ wszystko we wszechświecie ma tendencję do dążenia od stanu uporządkowanego do nieuporządkowanego. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Weźmy moją książkę. Ma 569 stron. Jest bardzo uporządkowana. Strony następują w niej po sobie. Wyrwijmy teraz strony i pozwólmy zadziałać entropii. Jak widać, zapanował chaos. Przyczyna jest prosta. Istnieje tylko jeden sposób, by upadły w sposób uporządkowany i olbrzymia ilość sposobów, żeby wylądowały w sposób nieuporządkowany. Więc jest dużo bardziej prawdopodobne, że zrobi się z nich bałagan.
Tego właśnie doświadczamy w naszym codziennym życiu. Rzeczy przechodzą od stanu uporządkowanego do nieporządku. W tym przypadku ładna, porządna książka staje się stosem przypadkowo rozrzuconych kartek. Dookoła nas wszędzie widzimy przykłady entropii czy też nieuporządkowania zwiększającego się wraz z upływem czasu. Jajko rozbija się i rozlewa. Kostki lodu tracą swój regularny kształt i topią się. Kłębiący się dym stał się jeszcze bardziej nieuporządkowany. Nieporządek wypiera porządek. To właśnie zdaje się być przyczyną istnienia strzałki czasu. Widzimy coś w rodzaju różnych stopni nieuporządkowania. Entropia ma tendencję do zwiększania się w jednym kierunku czasu. To dla Boltzmana zaczyna tworzyć łuk czasu. Być może to właśnie jest odpowiedź. Może strzałka czasu jest wynikiem tendencji natury do dążenia w stronę większego nieuporządkowania. Wygląda na to, że zrobiliśmy postępy. Jest tylko jeden szkopuł w tym rozumowaniu. Ponieważ prawa fizyki nie rozróżniają między przyszłością i przeszłością, entropia powinna się zwiększać nie tylko w stronę przyszłości, ale także przeszłości. A to nie ma sensu. To tak jakby powiedzieć, że entropia powinna się zwiększać w każdą stronę. Można by spojrzeć w przeszłość, w przyszłość i w każdą stronę powinna narastać. To oznacza, że strony mojej książki w przeszłości byłyby nieuporządkowane, a następnie połączyłyby się, żeby utworzyć schludną, uporządkowaną książkę. A kiedy ostatnio widzieliście coś takiego? Jak to możliwe, że nasze codzienne doświadczenia stoją w sprzeczności z prawami fizyki? Najwyraźniej brakuje nam jakiegoś fragmentu układanki. Skoro jesteśmy pewni, że przeszłość musiała być bardziej uporządkowana i że wszystko zmierza w stronę nieuporządkowania, jak mówią nam równania opisujące entropię, to czy istnieje coś poza prawami fizyki, co by to wyjaśniało? Wyobraźcie sobie kij bejsbolowy uderzający w piłkę. Prawa fizyki pomogą nam przewidzieć, gdzie piłka wyląduje. Ale potrzebujemy czegoś więcej oprócz nich. Jeśli cofniemy film, zobaczymy, że potrzebujemy także warunków początkowych, na przykład siły, z jaką piłka została uderzona. Skoro prawa fizyki nie wyjaśniają strzałki czasu, być może musimy przyjrzeć się uważniej warunkom początkowym Wszechświata. To prowadzi nas do Wielkiego Wybuchu. Gdyby historia Wszechświata była jak film i gdybyśmy odtworzyli ją do tyłu, zobaczylibyśmy wzrost uporządkowania w miarę cofania się w czasie. Stopniowo dzisiejszy Wszechświat z miliardami rozsianych tu i ówdzie galaktyk zmieniłby się z powrotem w kurczące się chmury gazu. Obłoki gazu i pyłu zbliżają się coraz bardziej do siebie. Jeśli cofniemy się dostatecznie daleko w przeszłość, zostaną ściśnięte do maleńkich rozmiarów. Dotarliśmy do miejsca, gdzie wszelki ruch zamiera. Jeśli to ma być cała przestrzeń w każdym momencie czasu, to widzimy, że przed tą chwilą po prostu nie ma więcej przestrzeni ani czasu. Tak więc ostatecznym źródłem uporządkowania, niskiej entropii, musi być początek istnienia Wszechświata. Wielki Wybuch. Wielki Wybuch jest stanem wysokiego uporządkowania. To prawdopodobnie najbardziej uporządkowane zdarzenie w całej fizyce. Wszystko, co nastąpiło później, było wzrostem entropii. Wielki Wybuch sprawił, że Wszechświat wygląda inaczej, gdy patrzymy wstecz, niż gdy patrzymy do przodu. Co więcej, jeśli cofniemy się do wczesnych chwil istnienia Wszechświata, powinien on wyglądać nie tylko inaczej niż dzisiaj, ale powinien być także wysoce uporządkowany. Dlaczego entropia była niska? Tego nie wiemy. Jednak przynajmniej wiemy, że u zarania dziejów Wszechświata tak właśnie było. Uznajemy więc, że to Wielki Wybuch zapoczątkował strzałkę czasu. Możemy to sobie wyobrazić jako nakręcany zegarek. Podobnie jak uwalniana jest energia zmagazynowana w sprężynach zegarka, Wszechświat rozwija się od chwili Wielkiego Wybuchu, stając się coraz bardziej nieuporządkowany.
Nie wiemy jeszcze, dlaczego nasz wszechświat miał początek w bardzo uporządkowanym stanie. Fakt, że tak było, oznacza, że za każdym razem, gdy kieliszek się rozbija, postępuje zgodnie ze strzałką czasu zapoczątkowaną miliardy lat temu. Szkło tłucze się, ale nie skleja na nowo, ponieważ podąża za naturalnym pędem od stanu uporządkowanego do nieuporządkowanego, który rozpoczął się w chwili wielkiego wybuchu. Poruszamy się z przeszłości w przyszłość. Wszystko, co widzimy wokół siebie, wszystkie zmiany od powstawania gwiazd po nasze życie, są małymi epifenomenami, surferami płynącymi na fali rosnącej dezorganizacji wszechświata, która rozgranicza przeszłość i przyszłość. Być może to wielki wybuch odcisnął strzałkę czasu na naszym wszechświecie, a wszystko, co wydarzyło się po nim, może być po prostu pędem w stronę większego nieuporządkowania, który rozpoczął się od tego wydarzenia 13 miliardów 700 milionów lat temu. Skoro jednak czas miał początek, a entropia ciągle wzrasta, to czy to oznacza, że czas będzie miał koniec? Jak będzie wyglądał wszechświat w odległej przyszłości? Nowe odkrycia rzucają światło na to pytanie. Potężna siła wielkiego wybuchu sprawiła, że przestrzeń zaczęła się rozszerzać. Co obserwujemy do dzisiaj? Do niedawna większość ludzi sądziła, że ekspansja musi zwalniać. Uważaliśmy, że przestrzeń wypełniona galaktykami jest jak samochód jadący autostradą. Słuchacie stacji WUNI, gwiezdnych odgłosów kosmosu. Jeśli kierowca zdejmie nogę z gazu, samochód zaczyna zwalniać. Uważaliśmy, że podobnie jest ze wszechświatem, który będzie się rozszerzał coraz wolniej. Ku swojemu zaskoczeniu, astronomowie odkryli, że rozszerzanie się wszechświata nie zwalnia, ale przyspiesza. To tak, jakby ktoś nie zdejmował nogi z pedału gazu, ale wciskał go mocniej, włączając dopalacz. To sprawia, że ekspansja wszechświata coraz bardziej przyspiesza. Rozszerzanie się wszechświata będzie w przyszłości coraz szybsze. Stoi to w sprzeczności z naszymi wcześniejszymi przekonaniami. To powoduje bardzo dziwne implikacje dla przyszłości. Ponieważ ekspansja przyspiesza, w odległej przyszłości za jakieś 100 miliardów lat wszystkie galaktyki znajdą się poza zasięgiem naszego wzroku. Będzie nam się wydawało, że nasza galaktyka jest zawieszona pośrodku nicości. Zaskakującą konsekwencją tego zjawiska będzie to, że nasi potomkowie będą zupełnie zagubieni. Światło z odległych galaktyk musi przebyć tak długą drogę, że gdy na nie patrzymy, spoglądamy w przeszłość. Tak więc w odległej przyszłości, gdy te dalekie galaktyki nie będą już widoczne, dla astronomów przeszłość w sensie kosmicznym będzie poza ich zasięgiem. Co zaś się tyczy końca czasu, jedna z teorii sugeruje, że w końcu czarne dziury zdominują kosmos. Potem one także wyparują, pozostawiając jedynie przypadkowe cząsteczki dryfujące w przestrzeni kosmicznej. W odległej przyszłości, gdy wszystko ulegnie zniszczeniu i zostanie wyrównane, nie będzie żadnych zmian. A bez zmian trudno określić upływ czasu. Jeśli nie ma wydarzeń, trudno sobie wyobrazić istnienie czasu. Nie da się określić kierunku czasu. Nie wiemy, czy płynie naprzód, czy wstecz. Pewnego dnia straci znaczenie. Na razie ma ogromny wpływ na nasze postrzeganie świata. Nadal będziemy sobie wyobrażali czas jako uniwersalny, będziemy myśleli, że przeszłość minęła, a przyszłość dopiero się wydarzy. Jednak dzięki odkryciom naukowym możemy zawsze sięgnąć poza to, co podpowiada nam doświadczenie i zrozumieć, że jesteśmy częścią bogatszej i dużo dziwniejszej rzeczywistości.
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Blanka Prośniewska-Piro. Czytał Jacek Brzostyński.